Mateusz Smoter, portal MMROX.pl. Podczas wizyty w Bielsku Białej na kolejnym kampie, 9 już u Berserkerów. A żeby trochę przełamać konwencję i żeby to nie wyglądało jak za każdym razem, to mam tym razem dwóch gości, trener Damian Herczyk i Alf. Cześć panowie. Witam, cześć. Ale mnie zaskoczyłeś, że się przygotowałem. Miałem nadzieję, że pomylisz nas. Ta broda cię zdradza. Fakt. Dobra, jako że rozmawiamy pierwszy raz w tym roku przed kamerą, to może krótkie podsumowanie tego 2016, który mamy już z tyłu, jak to wyglądało tutaj u Berserkerów w Bielsku, co trener może zaliczyć do tych plusów, co do minusów i podsumować, trochę zamknąć tamten już miniony rok. Znaczy, myślę, że poprzedni rok możemy udać do udanych, aczkolwiek było parę takich szczegółów, które nam nie wyszły. Ale mam nadzieję, że ten 2017, no, to będzie taki boom. Tutaj u nas jest 8 zawodowców, doszedł Paweł Brandys, także naprawdę ekipa się zrobiła już mocna. Do tego jest 8 młodych zawodników, którzy chcą już próbować w semi-pro. Zresztą jeden z nich walczył już na Spartanie, wygrał walkę, także jakby ta młodzież tutaj cały czas się rozwija. Poprzedni rok, no co, no, troszkę nie do końca był udany, choćby w stosunku do Rafała Haratyka, troszkę pechowy, ale tak jak mówię, no, to jest sport. Idziemy dalej, nie patrzymy się za siebie, tylko trzeba patrzeć do przodu. Michał Więcek, który tam borykał się z kontuzją przez pierwsze półrocze, potem wygrał walkę i w tym roku chce wyszczelić. A coś możesz dodać? Możesz podsumować swój rok miniony, bo też w sumie jesteś zapracowany jako ambasador Extreme Hobby i nie tylko. Właśnie mi się śmieć zechciał, bo jak te... trener Herczyk tutaj się wypowiadał, to przeczytałem napis na jego spodenkach, a ucięło mi tre i patrzę, on ma na spodenkach Penner Herczyk. Ty, o co pytałeś? Jakbyś mógł podsumować swój rok, jak wyglądał twój rok 2016? No, przede wszystkim kampy w Bielsku. Udaje nam się tworzyć, jesteśmy najlepsi, jeżeli chodzi o organizowanie najgorszych kampów na świecie, nie tylko w Polsce. Idąc za ciosem, że tutaj mamy sponsora Feed Malinę, będziemy tutaj że będziemy tutaj ubiegać się o nagrodę, jeżeli chodzi o MMA, właśnie Złotej Maliny. To jest taki odpowiednik właśnie maliny w filmach. Także tu trzymajcie za nas mocno kciuki. Będziemy robić wszystko, żeby te kampy były jeszcze gorsze, jeszcze bardziej chujowe, żeby zawodnicy wyjeżdżali jeszcze bardziej zniesmaczeni. No i uważamy, że w tym jesteśmy górą i... Jak będziemy rozdawać antyheraklesy, to obóz roku masz zapewniony, tak? Nie widzę tutaj jakiejkolwiek konkurencji, nie? Przebiliśmy wszystkich. Tutaj jeszcze dodam, że zawodnicy, jak przyjeżdżają na kamp, nie muszą się martwić o uzębienie, dental care o nich zadba, także tu jest, kamp jest po prostu z każdej strony zabezpieczony, Fit Malina. Zęby. Jest taki przykaz, bo jak ktoś pisze mail na przykład, że przyjedzie tutaj na kamp, to ma zakaz zabierania szczęki oczywiście tutaj, nie? Na sparingi, także myślimy nad tym, żeby obowiązkowo na przykład jak robią stójkę, to żeby rękawice były minus 8, powyżej 8 nie wolno tutaj zakładać rękawic. Broń Boże, kaski oczywiście i ochraniacze na piszczele, nie? Bo dlaczego? No bo pozyskaliśmy sponsora Dental Care, ale myślimy jeszcze tutaj, żeby nawiązać współpracę z jakimiś ortopedami i tak dalej, nie? Także... W sumie dobry biznes. A tak wracając jeszcze do tych aktualnych wydarzeń, no to zaczyna się, można powiedzieć, nowy sezon, bo teraz wielu zawodników ma jakieś okresy przygotowawcze, luty, marzec, kwiecień, ruszają kolejne gale, będzie się dużo działo. Co to oznacza w ogóle dla was? Znaczy tak, no zawodnicy są w trakcie przygotowań. Na razie mamy potwierdzoną jedną walkę naszego ciężkiego, który bije się już niebawem 3 marca w Karlowych Warach na gali. Czekamy na potwierdzenie walki Michała Więcka, Jacka Owczarza, Roberta Maciejowskiego, a później w późniejszym okresie, już początek kwietnia, będzie się bił Bartek Brytan i Paweł Brandys. No oprócz tego wiadomo, tak, jeśli tylko się nadarzy okazja, to wypuścimy nasze model wy, naszych juniorów 17-18-latki, którzy już będą bili się w semi-pro. Jeszcze tylko nawiązując do naszej poprzedniej rozmowy, która w ogóle się chyba nie nagrała z dźwiękiem i ostatecznie nie została opublikowana, ale gdzieś tam te informacje się przedostały do mediów, że miał trener
planował trener przynajmniej pobyt w Stanach, to miało być seminarium trenerskie. Czy to się uda, nie uda, jak to mniej więcej ostatecznie wygląda? Znaczy, rozmowy są dalej z tego, co menedżer przekazywał, prowadzone. Tam tylko troszkę teraz wyszło z kosztami, jeśli chodzi o Grega Jacksona. Także tutaj jeszcze oprócz tego są dwie opcje do innych teamów amerykańskich, ale no, nie będę na razie nic mówił, bo nie ma sensu, po prostu jak polecę, to się dowiecie o tym. Jest jeszcze jedna opcja w Europie, ale ja jednak bardziej celuję w te Stany. Teraz jeszcze też mi tutaj dochodzi tak, że prawdopodobnie w czerwcu być może Rafał Haratyk wróci do UFC, a ja chciałem w czerwcu lecieć, także nie wiem, czy nie będę musiał tego przesunąć na lipiec. Ale to mówię, no to jest kwestia tutaj, no wszystko jest na razie w planie, jeżeli to nie wyjdzie w czerwcu, to może to wyjdzie troszkę w późniejszym, ale na pewno mam zamiar w tym roku być na stażu. No, chciałem u Grega, ale zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. To jest straszne, niby Stany Zjednoczone, a takiego Grega Jacksona nie stać na to, żeby ściągnąć nawet sobie tutaj Damiana Herczyka, ja nie rozumiem tego. Tak. Zrobimy ściepę. A ja im nie rzuciłem jakiejś dużej ceny, nie? Może zrobimy składkę na forum. Można. Pomyślimy. To, co Alf powiedział wcześniej, to jest takie trochę łamanie konwenansów, bo teraz w modzie jest wręcz przeciwny ruch, czyli nawet wielu zawodników w Stanach podkreśla, że ta ochrona jest wskazana, że zakładają te kaski, zakładają te ochraniacze, a nawet sparuje się na dotyk, bo jakby zaczyna się coraz bardziej trend w tę stronę, że sparingi wyniszczające odchodzą, bo to za bardzo niszczy mózg i tak dalej, organizm w ogóle. I robi się sparingi na dotyk, zawodnicy chwalą, że są wtedy bardziej wypoczęci. Wcześniej takim trendem, który ja przynajmniej zauważyłem, był ten system, który się komercyjnie w ogóle nazywa, ale ten zapamiętałem, Move Not Combat, czyli te naturalne treningi z masą własnego ciała, jakieś tam bieganie po lesie, podciąganie się na gałęziach, to co Carlos Condit gdzieś tam też pokazywał. Co wy o takich trendach w ogóle sądzicie? I bo to się co chwila pojawia coś nowego, ten sport się ciągle rozwija i czy śledzicie to w ogóle takie rzeczy, takie nowości i nowinki i co możecie na ten temat powiedzieć? No tak, jak najbardziej. Oczywiście każdy tutaj zawodnik też jest inny i potrzebuje innego bodźca treningowego. To raz. Wracając do sparingów, no to ja też od jakiegoś czasu pilnuję tego, żeby nie było tutaj takiej przysłowiowej napierdalaczki, bo to nie o to chodzi. Oni mają walczyć na walkach, a trening jest od tego, żeby próbować tych technik, próbować kombinacji, które robią. A jak będą się napalać, no to nie będzie wychodzić. Dużo się poruszania na nogach, zmieniania płaszczyzn i tak dalej, ale to wszystko w bezpieczny sposób, tak żeby no, oni mają szanować w klubie swoje zdrowie, to jest najważniejsze. No co z tego, że posparują, jak po takim sparingu będzie trzech, czterech odciętych i dłuższa przerwa, znowu się to wszystko przeciąga. Dlatego ja jestem teraz zwolennikiem jednak, że te sparingi, no one nie są może całkiem takie na luzie, ale nie jest to tak, jak kiedyś to praktykowali w Brazylii, że na pełnej jechali. No, że tak powiem, mieliśmy kilka takich sparingów kiedyś i no Nie wyszło to na plus. No my nawet wyprzedzimy te tendencje ze Stanów i planujemy zacząć robić treningi czy obozy takie, że nie będzie się w ogóle trenować. Po prostu będą leżaki, oglądanie ewentualnie sparingów, zacząć jak wtedy będą mieli formę. Albo na konsoli. Albo ewentualnie na konsoli, nie? Także to jedynie przebrać się i tak dalej. Ale wracając do tego, wiesz, no luźny sparing jest często dużo większą sztuką niż cięższy sparing, bo nie sztuka, wiesz, jest kogoś no, często zdominować, czy trafić, przypierdolić, czy on ma gorszy dzień. Ten sztuką jest to, że nie jest też sztuką, nie wiem, przyjąć na gardę, przyjąć na głowę na tym treningu, na ten kask i tak dalej. Nie? To jest okay, element, jak jesteś ubrany, cały od stóp do głów zabezpieczony, to też wpływa na twoją wydolność, na twój charakter, na twoją kondycję. Czy na to, żeby się, wiesz, ogarniać w sytuacji, no bo gdzieś tu ci coś, ten kask przeszkadza, gdzieś ci się pole widzenia zmniejsza i właśnie szybciej tracisz oddech. Ale zwróć uwagę na jedno, że jak każdy zawodnik, który wchodzi do klatki, no musi mieć charakter, tak? Czyli jest, powiedzmy, twardy, musi umieć zebrać, taka jest prawda. Ale ci zawodnicy, jak pojadą na zawody, tak na przykład kiedyś wyśmiewanym light kontakcie, no niekoniecznie wygrają te zawody. A to świadczy o tym, że okej, zniszczenie potrafią zrobić, potrafią przyjąć, ale że nie są precyzyjni. A teraz taki trening na zasadzie właśnie sparingu light kontaktowego pokazuje to, czy umiesz trafić, czy umiesz wbić się w lukę, czy czytasz walkę, nie? Nie chodzi o to, żeby się nagle skleić, siłować, tylko właśnie o to, żeby cały czas się ruszać. To też potem uczy cię oddechu, tempa, nie masz tych, wiesz, zbyt wielu przerw, wszystko jest na luzie, wyprowadzane, dokładne, dalekie. Musisz zaakcentować, klepnąć i ja uważam, że to jest też świetna forma treningu, bo z kilku powodów, kilka aspektów na to się składa. Że po pierwsze, że jest niekontuzyjny,
nie robisz krzywdy koledze i sobie, a uczysz się bardzo czytać walkę, nie? Tak uważam. Trudniejsze to jest, jeżeli chodzi może nawet o potem o clinch czy kontakt, ale też jest to do zrobienia. I uwierz mi, że na przykład system tak zwanych tych rosyjskich rabotek i tak dalej, gdzie nie walczysz, bo ja widzę po sobie, jak wracam na przykład na klasyka, nie? To gdzieś tam to doświadczenie, które miałem, a zdrowie mi już nie pozwala na to, żeby wbijać, robić te techniki i tak dalej, ale zawsze ta czutka, to zablokowanie się i robię walki pasywne i cieszę się, jak uda mi się mało lata złapać na coś, a zdarza się to rzadko, powiedzmy gdzieś tam w walce, jak nie dam się skontrować, staram się po prostu nie wycofywać i tak dalej. Ale jak zaczynamy robić na przykład tak zwaną rabotkę, czyli robisz to na te 30%, że jak on czuje, że wchodzę dokładnie, to on daje się rzucić, ale od razu wstaje, to ja od razu reaguję i tak dalej, i tak dalej, to uwierz mi, że często taki 3-minutowy sparring, gdzie robimy na 30%, jest dla mnie bardziej męczący niż takie 6 minut walki, nie? I to samo w parterze, nie? Czyli technika za technikę robisz. Za długo na przykład nie czekasz, żebym zrobił, to zaczynasz go wyprzedzać. Nie ma, że sobie zawodnik położy w boczne i sobie leży, tylko od razu musi pracować, stawać, ciągły ruch. A ty planowałeś, że będziesz robił z nami dwoma wywiady? Nie. Mogłeś wziąć dwóch mikrofonów? Gdybym wiedział, to może i bym wyjął. Albo coś byśmy pomyślelibyśmy. Nie, pomyślelibyśmy, dałoby się to rozwiązać trochę inaczej, ale... Jest lepszy. Ja tylko dam jeden przykład, dobra? Bo jeżeli mogę, trenerze, chciałbym zwrócić uwagę na przykład na jednego z fenomenalnych zawodników, którym ja też mam przyjemność trenować w klubie, w którym aktualnie gdzieś tam trenuję, Pretorium. Na Adama Wardzińskiego. Już troszeczkę odbiegamy od MMA, ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Kiedyś wbijano nam do głowy, że żeby się podciągać, musisz robić z lepszymi. Nie? Ale co to jest ten lepszy? Czy ten lepszy to jest ten, który lepiej czyta walkę? Czy ten lepszy to jest ten, który cię dominuje, bo jest od ciebie, nie wiem, silniejszy, bardziej doświadczony? I teraz przychodzi sobie gość, który sam sobie układa techniki i próbuje je robić na słabszych ludziach. Podpowiada im, oni się podciągają, a on cały. I dla niego to zaczyna być coraz trudniejsze, no bo no tylko idiota da się złapać 10, 20, 100 razy na tą samą technikę. Tak? Gdzieś doganiają, a on ich musi znowu wyprzedzać. I on po prostu, nie wkładając w to 100% siły, czy nie czekając, wiesz, na ten idealny moment, zupełnie inna reakcja, bo jakby walczył z zawodnikiem, który jest na jego poziomie, czy tam blisko, on się uczy tego ruchu. I dla niego to jest tam powiedzmy 20, 30, 50%, ale on tego ruchu może zrobić na treningu setki razy. A jak przyjdzie nagle typ, który jest dobry i będą się szamotać, to okej, zrobią 8 walk, ale za chwilę te walki będą się toczyć na tej zasadzie, że urwać punkt to będzie sukces, nie? I nie o to chodzi. I właśnie, wiesz, robić też często z głową, ale albo na zasadzie wyrównana walka, jeden robi technikę za drugiego, tylko żeby była ciągłość ruchu, żeby organizm złapał ten automatyzm, że i to czucie, tak, które jest potrzebne do walki, albo wręcz robisz to ze słabszymi i to nie będzie dla ciebie strata treningu. Ty sobie robisz z kimś, kto na przykład się zupełnie inaczej układa, to szukasz też rozwiązania na jakieś dziwne, niezamierzone czy nieprzewidywalne, wiesz, ruchy, bo nagle typ z niebieskim pasem, że coś wykona z tak zwanej dupy ruch i tak dalej, nie? Dlatego też jestem jak najbardziej za. Okej, musi być ten okres, gdzie są przygotowania, że musi zawodnik dostać w dupę, bo wtedy trzeba sprawdzić, jaki jest jego charakter, czy on się zaczyna dekoncentrować podczas zmęczenia. Musi wbierać na głowę, nie? O tak, to chodzi. Tak, ale chodzi o to, tu masz rację, tak, tylko tak, to że tam... Tak. Nie wyjdzie dobrze przygotowanie. Tak, ale chodzi o to, że potem już jest to tempo, że te ciosy są powiedzmy gdzieś tam mocniejsze, delikatnie, czy w tym już klinczu, czy w parterze jest już ten, wiesz, to przybicie, to przytrzymanie, zajechanie, zmiana partnerów i tak dalej. I wtedy on zaczyna faktycznie się dojeżdżać i ty widzisz, czy to przygotowanie miało sens. Ale i potem oczywiście też wracasz do jeszcze takich lekkich, krótkich sparingów, powiedzmy lekkich, żeby mu wyrabiać szybkość, nie? Czy tam do takich, wiesz, specyficznych już taktycznych tarcz. No, ale też uważam, że ten trening na zasadzie ćwiczę codziennie do pożygania jest bez sensu, nie? No, mija się z celem, organizm się nie nadąża regenerować, no i tyle, potem są kontuzje. Nie? Tutaj też ważne jest doświadczenie takie i komunikacja między zawodnikiem a trenerem, bo wiadomo, że ja mogę przygotować na dzisiaj bardzo mocny trening dla danego zawodnika, ale on akurat się będzie źle czuł. Wiadomo, że moim zadaniem też jest wyczuć, czy on jest dzisiaj leniwy, tak jak to z niektórymi zawodnikami jest, czy po prostu faktycznie się źle czuje. Jeżeli się źle czuje, lepiej dać mu odpocząć, niech on sobie dzisiaj zrobi jakąś technikę, a na drugi dzień
zrobić wtedy, bo jeżeli go skatujemy, a on naprawdę się w tym momencie źle czuje, to jak mówię, znowu będzie efekt nie taki, jaki zakładamy. Nie? To, też jeszcze kilka lat temu nie miało w ogóle miejsca, zawodnik przychodził na trening, trener kazał zasuwać i koniec. A to właśnie nie o to chodzi. Tutaj ta komunikacja zawodnik-trener jest bardzo ważna. No tak samo jak jest później ważna komunikacja już w czasie walki, nie? I to też trzeba trenować już na sparingach, że ja na przykład stosuję to, że stoję i podpowiadam, na przykład mówię zrób to i on, tu nie chodzi teraz, że on tego nie chce robić, tylko on to musi zrobić po to, żeby później w czasie walki on się dostosował, ten słuchał trenera i tak dalej. No jeżeli tego nie wprowadzimy w sparingi, to on na walce nie będzie reagował, nie? Jeżeli ja mu każę na przykład zrób tą kombinację, powtórz ją, bo ona wchodzi, no to on ją robi. Taki był przykład właśnie w czerwcu z Rafałem Haratykiem, gdzie widziałem, że gdzie dwie akcje, które jakby mieliśmy przygotowane, które Rafałowi one naturalnie już wchodzą, idealnie wchodziły w tamtej. Ja mu tylko wołałem, powtórz jeszcze raz tą akcję, powtórz, i za trzecim razem powtórzył, że było KO, także, no, ale słuchał, cały czas słyszał to, co do niego wołam. Nie? I to tu też jest taki element, który no, czasami w polskim MMA tego brakuje. Nie? Znaczy, przy niektórych to widać. Też fakt, że czasami no, ci trenerzy wołają komendy, które akurat w danym momencie w ogóle nie powinny mieć miejsca, no ale to już są potem indywidualne jakieś tutaj praktyki, może mają jakieś swoje tam hasła, że na zasadzie kolano, on ma obalić albo coś innego, nie wiem. Tak, ale to widać przy walkach wielu zawodników, że każdy ma do tego jakieś swoje indywidualne podejście i myślę, że z tym się możemy zgodzić. A skoro zostajemy przy trendach, no to może trochę odejdziemy od czysto sportowej rywalizacji. Rozmawiałem o tym z Adamem Niedźwiedziem. Dzisiaj, w dzisiejszym, we współczesnym MMA, to jak ty, Alf, zaczynałeś, czy pewnie trener, to tego w ogóle nie było. Media społecznościowe dzisiaj liczą się dla wielu promotorów, organizatorów, czy dla polityki w ogóle organizowania walk, poziomów mistrzowskich i tak dalej. Częściej liczy się to niż sam talent danego zawodnika, bo są mega utalentowani zawodnicy, którzy zarabiają, ale są mniej medialni, a zarabiają dziesięciokrotnie czy x-krotnie mniejsze pieniądze od tych mniej utalentowanych, ale mocno zarabiających. I co wy jako trenerzy możecie o tym powiedzieć, co o tym sądzicie i czy jest na to może jakaś metoda, lekarstwo, czy trzeba iść za tym nurtem i pisać shit na Twitterze, żeby się wybić, czy może można to jakoś pogodzić i zrobić to w inny sposób? Znaczy ja myślę, tak jak nasz menadżer tutaj doradził, żeby jednak ci zawodnicy zrobili sobie fanpage, bo to jednak im pomoże jakby też i wśród sponsorów, ale uważam, że na tym poziomie nie do końca jeszcze trzeba jakby tutaj mieć parcie na to, żeby tam kontrolować tego Facebooka czy Instagrama. Okej, jak jest, super, fajnie, można sobie coś tam zawsze wrzucić, zatagować sponsorów, okej, ale mówię, myślę, że to bardziej się dotyczy tych zawodników, którzy już mają kontrakty z większymi organizacjami. Zresztą niektóre organizacje już wymagali, tak jak od Rafała, wymagali, że musi mieć Twittera. Także tutaj Rafał tak naprawdę czasami nawet nie wie, co się na tym Twitterze dzieje. No, po prostu nie ma czasu na to, nie? Od tego jest menadżer, on musi tutaj kierować też tym wizerunkiem. I tyle, no. No, jest to fajne, ale myślę, że na tym późniejszym etapie już tam zawodnicy, jak są w KSW, w większych federacjach, jak, no UFC, to już w ogóle, to już wiadomo, że to już tutaj jakby jest taki wymóg i trzeba to robić. A ty co możesz powiedzieć o tym? Ja co mam powiedzieć, że nie, to jest bzdura, nie róbcie tego i tak dalej. Nie, no to co pytałem, czy widzisz jakąś... Nie, no jest różnica, bo to działa w ogóle w dwie strony. Jak chcesz się czegoś dowiedzieć ze świata sportu czy jakimś zawodniku, no to teraz masz ułatwione zadanie, bo ty możesz przy kubku, wiesz, ciepłej kawy rano, czy przy butelce browarka wieczorem sobie na rozluźnienie, wiesz, poczytać o zawodniku, dowiedzieć się. To też wtedy patrzysz, wiesz, czy dzielisz z nim jakieś sympatie, czy macie podobne jakieś tam upodobania, czy... No, nie czarujmy się, od małego zawsze jest tak, że masz jakiegoś bohatera, z którym gdzieś się utożsamiasz i w jakimś, podczas jakiegoś wyboru często ci zastuka, on by zrobił tak, ja tak zrobię, nie? I teraz my uwielbiamy oglądać ludzi, których znamy. I okej, jak zaczynasz wchodzić w ten świat sportu i kibicujesz komuś, kto jest bardziej nadmuchany niż jakiś tam inny zawodnik, przy tej można, to już jest kwestia później jakichś tam matchmakerów i tak dalej, przekonania włodarzy gal i tak dalej, zestawić tych zawodników i skonfrontować to, chuj z chuj,
Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli no dzisiaj tak jest, wszyscy to mamy, jeżeli chcesz być fanem kogoś, to nie jesteś fanem, bo ci się podoba na zdjęciu, albo bo zobaczyłeś jego walkę i ona zostanie ci w głowie do końca życia, tylko szperasz wiadomości, co się z nim dzieje, kim on jest, co aktualnie robi i jakby albo twierdzisz, że na co dzień to jest jakiś tam gbur, przygłup, czy idiota i nie chcesz mieć z nim nic wspólnego i trzymasz kciuki, żeby dostał w jeb, albo jest tak dobry i tak fenomenalnie walczy, że masz to w dupie, albo zaczynasz, ten gość jest naprawdę fajny, pracuje nad sobą i tak dalej, mocno mu kibicuje i wtedy widzisz, możesz śledzić jego postępy. No, zmieniło się to na tyle, że nie czytasz już dzisiaj jakichś gazetek, tak, gdzie są, a to tej przejechał pieska, albo ta, zobacz, dzisiaj wyszła niewymalowana, tylko masz to dzisiaj na Facebooku i to może być w jakiś też bardziej sposób kontrolowane, no bo w gazecie podaje ci to jakiś dziennikarz, który opisał prawdę bądź nie, a najczęściej to jest nieprawda, a za Facebooka już jest odpowiedzialny też sam zawodnik, jeżeli coś go wkurwia, jest szczery i masz przykład Różala, pisze co myśli i za to go ludzie szanują. Nie ma, że ktoś steruje, że ktoś robi mu lans, tylko pisze jak jest. Nie? Oczywiście z niektórymi zawodnikami, którzy mają gdzieś to w nosie, też nie sądzę, żeby jakiś zawodnik się obudził po roku czy dwóch latach i ale mi na Facebooku głupoty pisali, totalnie się z tym nie zgadzam, no bo wszyscy to mamy, że lubimy kontrolować, co się o nas mówi, co się z nami dzieje, dlatego no jest jak jest, no i dobrze, no może dzięki temu też łatwiej pozyskiwać sponsorów, no bo jaki jest sens, żeby sponsor pomógł ci w czymś, czy dał siano, gdzie on też jak gdyby nie może nigdzie zaistnieć, nie może pokazać, że cię wspiera, że jest twoim ziomeczkiem, że czasem nawet razem spędzicie trochę czasu, powymieniacie się jakimiś opiniami czy tam poglądami, tylko ma po prostu dać obcej osobie. No, też dochodzimy do tego, że jak mam, nie wiem, za dużo pieniędzy, co się zdarza wyjątkowo często, lubię sobie dać, to też wolę dać sobie po prostu komuś znajomemu, prawda? No tak, to też ma jakieś na pewno przełożenie. Co jeszcze chciałem zapytać? Dobra, też może będzie trochę większy wywód i trochę szerszy okrąg tego pytania, ale w ogóle jak oceniacie w tej chwili, ja już kiedyś z tobą o tym rozmawiałem, nie pamiętam, czy ta rozmowa się cała zmieściła, czy nie. Chodzi mi o ten rozwój i obecną kondycję naszego MMA, bo nawet jak w tym, nie wiem, czy czytaliście artykule naszego naczelnego, czy polskie MMA jest przeinwestowane, wskazywał tam z pewnymi tezami się zgadzam, że mamy naprawdę mnóstwo zawodników, mnóstwo klubów, mnóstwo organizacji i urosło to do naprawdę dużej rangi, no ale nawet tacy najwięksi gracze jak KSW są w stanie zrobić tylko 4 gale rocznie. Statystyczny Polak no, ciągle krzywi się na słowo pay-per-view i jak to waszym zdaniem wygląda kondycja tego MMA u nas? Znaczy, trener zresztą też jako doświadczony instruktor, trener też zwiedził sporo świata w związku z MMA i może trener też cennie i fajnie porówna to, jak to wygląda poza Polską. To znaczy tak, fajne jest to, że jest dużo tych mniejszych gal, bo jednak no, ci zawodnicy, którzy chcą zaczynać, mają okazję powalczyć na tych galach, rozwijać się. Myślę, że jakby tutaj nie ma czegoś takiego, że jest przepełnione to, bo im więcej, tym lepiej. To jest moje zdanie. Ja mówię o tych mniejszych galach. Duże federacje to już później jest troszkę inaczej. Nie sądzę, żeby było miejsca w Polsce na 5 federacji typu KSW. No, to tutaj raczej nie wchodzi w grę. Jeśli miałbym porównywać polskie gale do zagranicznych, no to zależy, które gale, nie? Bo wiadomo, KSW robi show, robi naprawdę wrażenie. Często no, naprawdę te walki są na światowym poziomie. To samo można powiedzieć o innych federacjach, jak Węczy, Spartan. Te mniejsze gale, jeśli chodzi o samą oprawę, stosunek do zawodnika, no to tutaj już można później sobie jakby rozwijać tą tutaj tezę, ale no ja na przykład jestem bardzo tutaj zadowolony ze współpracy z afrykańską UFC, gdzie to już kilkakrotnie powtarzałem, naprawdę no, robią fajną robotę. Zresztą to jest taka kopia UFC, to powtarzałem już parę razy. Podobało mi się na M1. Byłem parę razy też i w Finlandii, i w Szwecji na galach i tamte gale naprawdę to myślę, że nawet w Polsce te mniejsze były lepiej zorganizowane. Także tutaj jakby poziom polskiego MMA naprawdę wzrasta. To jest moje zdanie.
coraz więcej naprawdę utalentowanych zawodników i co najważniejsze, to już są zawodnicy MMA. Tu już nie ma czegoś takiego, że on jest stójkowiczem, on jest parterowcem. To już dawne czasy. Ja tu mam też juniorów i naprawdę jak się na nich popatrzy, to już jest ta nowa generacja w stylu właśnie tych nowych zawodników, którzy teraz w UFC, tak jak Amrand, Cruz czy Dillashaw, no to zupełnie inna stójka, zupełnie no przekrojowi bardzo, z dobrymi zapasami, z dobrym parterem i coraz więcej jest w Polsce. Zresztą mamy tu nawet na kampie, dla mnie Igor Michaliszyn to jest naprawdę jeden z większych talentów tej kategorii w Polsce i on za parę, no może nawet nie za parę lat, ale myślę, że do 2 lat namiesza. Trener też ma tutaj sekcję dzieci w Bielsku. Jak wygląda zainteresowanie w takiej grupie? Czy rodzice przyprowadzając takie dzieci mają jakieś obiekcje? Czy są świadomi tego, czym jest MMA? Jak to tutaj wygląda? Znaczy akurat jeśli chodzi o grupę dzieci, to nie mają się do czego doczepić, bo my nie robimy dzieci MMA. Pod sporty walki. No jakoś nie słyszę żadnych, cieszą się naszymi sukcesami, a dzieci robią brazylijskie jiu-jitsu. Akurat teraz to podzieliliśmy troszkę, że raz w tygodniu mają kimona, a raz mają więcej ze mną elementów grapplingu i elementów też zapasów im wprowadzamy. Także tutaj jeśli chodzi o taki trening ogólnorozwojowy, no to rodzice są bardzo zadowoleni, bo dziecko, które przychodzi 5-latek, po miesiącu treningów już potrafi zrobić moc na głowie, zrobić przewroty w przód, tył, także to jest na plus. No i w sumie to samo pytanie, tylko teraz chciałbym usłyszeć twoją... No ma tych juniorów i faktycznie to jest na plus. Nie, no to powiedziałem ci już kiedyś, że poziom MMA jest wysoki. Bardzo dobrą robotę i to zaczyna być zauważalne tak naprawdę robi Sławek Cypel i Tomasz Knap, bo Almy niesamowicie przygotowują i pozwalają zbierać doświadczenie w bardzo bezpiecznych warunkach tym zawodnikom, którzy potem sami zdają sobie sprawę, czy chcą kontynuować karierę zawodową, czy nie. Nie wchodzą od razu na jakiś tam głęboki grunt. Ale nie przeskoczysz nigdy tego, wiesz, mi się wydaje, że ten underground i tak dalej gdzieś już tak jest, zbliża się do tego zenitu, okej, możliwe, że nawet jest cały czas tendencja wzrostowa, ale ciągle, jeżeli ta dyscyplina będzie tak, wiesz, przez niektóre media torpedowana i będzie traktowana, że wiesz, poprawność polityczna nie pozwala, lepiej boks, który ja oczywiście wolę ostatnio często oglądać pojedynki bokserskie. Uważam, że to jest najtwardsza dyscyplina, jeżeli chodzi o sporty walki, ale zarazem najbardziej destrukcyjna. Nie? Tak. I teraz, kiedyby media uświadomiły sobie i uświadomiły ludziom, że to jest bardzo widowiska dyscyplina, bardzo mało kontuzji zdarza się w tej dyscyplinie, tak? I gdyby media potrafiły, miały plan na to, że okej, chcemy to sprzedać widzowi i zaczyna się reklamowanie tego i zarażanie odbiorca, zwykłego Janusza, no to ta kondycja byłaby adekwatna do oglądalności, którą byśmy uzyskali, czy do pozyskiwania sponsorów i pieniądze, które by z tego płynęły. Ale uważasz, przepraszam, że tak ci wejdzie w słowo, że i tak to, co pokazują media i te nagonki, to też już jest jakaś tam pieśń przeszłości, no filmy typu Klatka, to dzisiaj się już nie powtarza. Takich nagonek na MMA raczej jest już coraz bardziej i coraz szerzej pozytywnie odbierana. Jest mniej, ale zauważ jedną rzecz, nie? Jeżeli dzieje się coś takiego jak pomówienie czy jakiegoś zawodnika MMA, czy udział w jakiejś bójce zawodnika MMA, czy aresztowanie jakiegoś zawodnika MMA, bardzo się podkreśla, że to jest zawodnik MMA, że MMA trenują bandyci i tak dalej. Boże, jeżeli kiedyś gdzieś bramki i tak dalej obstawiali judocy, zapaśnicy, bokserzy, co jest do dzisiaj, bo ci ludzie też musieli z czegoś żyć i trenowali, a no nie czarujmy się. Trudno jest zawodnikowi, który reprezentuje kraj, czy który naprawdę mierzy się z nie lada wyzwaniem, iść do zwykłej pracy, nawet jeżeli jest w niej dobry i musi być karny, bo ktoś na niego nakrzyczy, bo ktoś się wyżywa. Poza tym też to jest dla niego czas, którego nie poświęci na trening, tak? Gdzie to jest jego pasja, mogłaby się stać jego pracą przy przychylności mediów tym bardziej, co kiedyś rozmawialiśmy. No i ci ludzie no chwytają się takich prac, tak? A jeżeli potem przychodzi ktoś, kto nie umie się zachować na przykład na takiej imprezie, bo chce się sprawdzić albo coś, wynikają jakieś bójki, a może ktoś faktycznie robi jakieś tam gdzieś interesy, ale to nie tylko sportowcy robią takie interesy, no nie czarujmy się, świat nie jest stworzony z samych, wiesz,
mamy jakieś tam prawo i tak dalej, musisz zarabiać mało, musisz się w tym mieścić, bo tak trzeba. No nie jest tak, po prostu wszyscy na każdym szczeblu robią coś gdzieś, o czym nie wypada im się chwalić. Jak media, okej, okay, jest mniejsza być może nagonka, bo zaczynają też widzieć w tym, że jest interes, ba, sami dziennikarze zaczynają przychodzić, czy aktorzy już nie na trening judo czy klasycznego boksu, tylko przychodzi i zaczyna trenować jiu-jitsu i tak. No, nawet Keanu Reeves, teraz wychodzi druga część Johna Wicka i co, i przygotowywał się, tak. Są używane techniki i tak dalej, jest, zaczyna być to modne, ludzie zaczynają się tym interesować. Jak też media przestaną podchwytywać, że to jest zawodnik MMA i MMA to jest taki tygiel ludzi złych, no to też zupełnie się inaczej na to spojrzy. Słuchaj, w Poznaniu była taka sytuacja, że po raz kolejny zdarzyło się tak, że przyszli na imprezę funkcjonariusze w cywilu i to funkcjonariusze rozpoczęli burdę, no a że bramka sobie z nimi poradziła, to na drugi dzień było, wiesz, mnóstwo chry i ci goście naprawdę zostali zmasakrowani i tak dalej. I co media pisały? No, znam tych ludzi, wiem jak się zachowują na co dzień, wiem co robią, wcale ich nie potępiam, zwykli ludzie, wykonali swoją pracę, nie wiedząc nawet, kim są ludzie, którzy ich zaczepiają. Ale media podjęły, że bo u kogoś znaleziono scyzoryk, to już jest grupa zbrojna, bo już miał, wiesz, no ja też noszę do diabła ze sobą scyzoryk. I czasem dłuższy niż dopuszczalnie, jest to dopuszczalne prawnie, no bo mi się bardzo często przydaje, jak jadę gdzieś na jakieś wojaże i tak dalej, lubię mieć cały sprzęt przy sobie, bo nocuję kurwa w lesie, czy cokolwiek, do czegoś potrzebuję ostre narzędzie, to go używam. I wiesz, i od razu robienie, no bo ludzie to podchwytują i no niestety ludzie kochają ploteczki i plotki. I teraz wracając do tej sytuacji. Było to jakoś przed świętami w zeszłym roku. Idę do moich rodziców i wiesz, no ludzie już zaawansowani wiekowo i ojciec na mnie wsiada, to coś trenujące MMA, bandyci. Patrzy się na niego, no nie zna sytuacji, znają z mediów, bo ma włączony telewizor, bo czyta gazety. A nie wie jaka jest prawda, jak to się stało, nie? No i... No sorry, póki tak będzie, póki dziennikarze będą wyciągać takie rzeczy, bo a one będą chętnie czytane, no to też to będzie utrudniało wzrost jak gdyby popularności tych zawodników. I... Przykre jest to, że później media nawet branżowe jeszcze też dodatkowo to nakręcają. A zwłaszcza MMA Rocks. No na pewno. No nie, no i tutaj właśnie to co Al mówił, no jest taka sytuacja i potem, żeby było więcej lajków na Facebooku, media branżowe wrzucają i tym sobie też robią fame. No nie o to chodzi, nie? Ja myślę, że media branżowe tym bardziej powinny stawać w obronie zawodników. Oczywiście, no, jeżeli zdarza się przypadek, będzie taki, że... No, bo nie ukrywajmy, często jest tak, że być może i zawodnik MMA popełni jakieś tam przestępstwo, no to wiadomo, ale to... Nie róbmy z tego jakiejś burzy, nie? Prosty przykład mieliśmy niedawno, nie będę tutaj mówił, ale no... Bardzo głośna sytuacja. I co się stało? Z kolegą naszego klubu. No, także tutaj to jest przykre, że nagle kochany zawodnik, mistrz i tak dalej staje się bandytą. Nawet jeszcze do końca ludzie nie znają prawdy, nie? Bo to, że ktoś tam napisał to, tamto, to jest jedno. O to chodzi, żeby nakręcać. Ale poczekajmy na wyrok, tak? No właśnie, weźmy to. Poczekajmy na wyrok, wtedy osądzajmy, nie? Ale właśnie to działa inaczej, nie? Że te media próbują sobie tutaj jeszcze dobrym nagłówkiem zawodnik MMA, mistrz danej federacji, bla, bla, bla i tak dalej. Nie? No, myślę, że tutaj więcej właśnie taki apel do tych mediów branżowych, żeby takie sytuacje starali się właśnie bardziej łagodzić, a nie jeszcze podkręcać przeciwko, bo to działa na szkodę polskiego MMA i w tym momencie tracimy sponsorów. Po pierwsze, sponsorów, którzy właśnie mogą pomóc tym, wiesz, młodym, początkującym, nie do końca wiedzącym, co robić ze swoim życiem. A znamy z historii wielu bohaterów, których, no wiadomo, historię piszą zwycięzcy, ale jest wielu bohaterów, którzy mieli swoje za uszami, nie ma ludzi świętych, ale zrobili tyle dobrego, że wspomina się ich dlatego, że zrobili tyle dobrego dla, powiedzmy, jakiegoś tam naszego otoczenia innego albo w szerszym znaczeniu. I akurat tutaj mamy świetny przykład, że okej, jest może kilku takich zawodników gdzieś tam, którzy trenują MMA, nie do końca są, nie wiem, zawodnikami, robią jakieś złe rzeczy, albo inni sportowcy, albo ludzie, którzy nie trenują i robią złe rzeczy, których całkowicie potępiam i którym nie podałbym ręki, nie chcę mi się z nimi gadać.
ale zdarzają się tacy ludzie, którzy ja nawet nie wiem, czy coś robili, bo nawet o tym nikt nie mówił. Nie sądzę, żeby w tym momencie, jeżeli coś było, co jest niezgodne z prawem, było to takiego kalibru, że trzeba go przekreślić, ale wiem, na czole, nie? Ale wiem, ile taki człowiek zrobił dobrego dla dzieciaków, wiesz, który, dzięki temu, że był idolem i miał do nich czas, miał dla nich dobre podejście i tak dalej, wyciągnął wielu ze złej drogi i tak dalej, wiesz, tak samo kiedy był jakiś przypływ gotówki, czy, wiesz, po walce i tak dalej, ile tej gotówki było przeznaczane na to, żeby odwdzięczyć się i ładowane w klub, w te dzieciaki z prywatnej kieszeni, nikt, wiesz, to nie prosił i ja na przykład z szacunku do czegoś takiego to w ogóle jestem właśnie przerażony pewnymi reakcjami ludzi, którzy pewnie siedzą zazwyczaj po prostu przed komputerem i żyją jakimiś mitami albo lubią się właśnie wypowiedzieć na tych tak zwanych forach, nie, czy... To tyle. Jako przedstawiciel mediów branżowych, chociaż też nie newsman i tak dalej, z jednej strony no nie będę umywał rąk, ale przychylam się jak najbardziej do waszych wypowiedzi, chociaż sam nie mam na to jakiegoś wielkiego wpływu i też tego trzeba być świadomym. Ale przechodząc dalej do dalszej części naszej rozmowy i też uciekając trochę od MMA albo patrząc na to znacznie szerzej, no bo można powiedzieć, że to jest wasze życie. Poświęciliście temu naprawdę mnóstwo. I to w tej chwili was głównie napędza do działania, codziennie się z tym stykacie. Jakie jest wasze marzenie w MMA, w sportach? Co chcecie w ogóle osiągnąć? Co się musi stać, żebyście stwierdzili, jestem spełniony, zrobiłem to, co chciałem? Znaczy, ja już jestem spełniony. Wychowałem wielu zawodników, część z nich poszła w swoją stronę, ale jakby nie było dalej, to są moi wychowankowie, może oni już o tym zapomnieli, ale tak jest i tak będzie. Tak samo jak przeszedł do nas Paweł Brandys, tak ja od razu wykonałem telefon do jego trenera, podziękowałem za wszystko, powiedziałem, że fajnie, że przekazuje nam w nasze ręce i powiedziałem, że wykonaliście kawał dobrej roboty, bo chłopak naprawdę jak na takie warunki, gdzie trenował, poszedł daleko. Mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie mu pomóc i pójdzie jakby level wyżej. Także tutaj ja z każdego sukcesu i amatora, dla mnie to jest krok znowu wyżej i jakoś nie mam tutaj jakiejś perspektyw, że zawodnik musi być w tym UFC, bo to nie o to chodzi. Będzie super, tak, ale jakby tutaj każda praca, każdy dzień, no to dla mnie jest tam jakieś wyzwanie i też jadę na zawody amatorskie i cieszę się naprawdę, nieraz aż błyskę mam wokół, jak widzę tych 8-9 amatorów, którzy wracają z medalami, ucieszeni i tak dalej. No to jest to, co napędza tutaj jakby mnie jako trenera do dalszej pracy. Nie mam tu jakichś wykwitnych, że musi być w UFC. No, powolutku myślę, że prędzej czy później ktoś tam się znajdzie. Wiesz co, ja miałem na swojej drodze gdzieś ludzi, którym wydawało mi się, że pomogłem w rozwijaniu kariery, poświęcałem im dużo czasu, przekazywałem dużo swojej wiedzy. I w większości z tych przypadków, jak gdzieś zaczynali coś osiągać i tak dalej, nigdy nie otrzymałem jakichś tam podziękowań. Zdarzało się tak i nie mam z tego powodu wyrzutów i jestem ponad tym. I uświadomiłem sobie w tym momencie, też jeden z takich zawodników, gdzie poświęciłem mu bardzo dużo czasu, uważam i starałem się przekazać wszystko, co potrafiłem, też gdzieś o tym zapomniał. Uśmiechnąłem się tylko i stwierdziłem, że cieszę się, że może tylko nawet gdzieś tam we własnej głowie jestem twórcą, współtwórcą jego sukcesu, ale uświadomiłem sobie jedno, że będę robił dalej to, co jest moją pasją i to, co uwielbiam robić, ale moim spełnieniem i moim szczęściem będzie to, jeżeli będę pewny, że poświęcając na to życie, nie skrzywdzę tych, którzy dali mi najwięcej od siebie, czyli podzielili ze mną swoje życie, czyli rodzina i tak dalej. Częściowo już zamknęliśmy tamten rok. Trener też wspomniał trochę o planach na przyszłość, ale też na koniec, bo już niedługo będzie godzina, jak już rozmawiamy, a też chcę docenić wasz czas i samopoczucie. Plany na ten rok. Co jest takiego do zrobienia w planach na gdzieś tam checkliście od odznaczenia? Co jeszcze czeka was w tym roku? Złota malina. Z takich ważniejszych rzeczy. Ile obozów? Tak, no to jest nasze marzenie. Antyherakles za najgorszy obóz MMA, tak jak Alf, najgorszych trenerów. Nie, ale tak poważnie, no to co? Myślę, że w tym roku te 4 kampy, czyli jeszcze 3 będą. Taki jest cel.
Mam nadzieję, że wyjdzie. No, do tej pory wychodziło. Jak widać, już 9. edycja. Znowu fajna ekipa, także jeśli chodzi o zawodników, no to Michał Więcek tutaj się deklaruje, że w tym roku, i to teraz mówię już oficjalnie, chce stoczyć 4-5 pojedynków, także musi się śpieszyć, a bardziej się niech śpieszy menadżer z załatwianiem tych walk. Co do reszty, no to tak samo. No jak mówię, teraz będzie troszkę bardzo taki napięty harmonogram, bo marzec, kwiecień szykuje się, no tych 6 zawodników, 7 będzie musiało zawalczyć, także ja nie lubię ubiegać jakby dalej, bo w zeszłym roku też były pewne plany i jak to już wspominałem, jedna pechowa kontuzja Rafała wykluczyła go z walki o pas, później się to wszystko tak pomieszało, no i wyszło jak wyszło. Dlatego ja mówię, skupiajmy się na najbliższych celach, walkach, wygrywajmy, potem myślimy dalej. Poza tymi wspomnianymi? Tak, męczysz mnie z tym mikrofonem, kurwa, idź już sobie. Dobra, to nara. Ja trochę, to jest tak, że zacząłem płynąć po prostu, wiesz, z prądem. Prawda jest taka, że odmówiłem jakiś czas temu prowadzenia grup i treningów stałych ze względu na pracę, bo ciągle gdzieś wyjeżdżam. Generalnie no, lubię jeździć, lubię pomagać, wiesz, też dużo się uczę, jak jestem gdzieś tam po pierwsze na wyjazdach, ale no, na pierwszym miejscu jest moja praca. Dla Extreme Hobby jestem zobligowany do częstych wyjazdów, czy załatwiania czegoś w jakichś nieoczekiwanych godzinach, czy spotykania się z gośćmi, jakimiś tam ludźmi, kontrahentami i tak dalej. I cieszę się, że udało mi się teraz już wrócić, że generalnie dzięki też pomocy trenerom z Pretorium Poznań, wiesz, znajdują dla mnie czas, że mogę się wstrzelić, żeby zrobić sobie trening stójki, że pójdę sobie do Sobieskiego, mam z kim robić zapasy, że mogę się pokulać na macie z, wiesz, z Adamem Wardzińskim czy jego uczniami. No i cel jest, żeby w tym roku już faktycznie ściąć wagę, wrócić sobie tam do jakiejś formy, wrócić do seminariów pewnie, no bo mam dużo ofert, które odrzucałem. No niestety nie mogę związać się z tym, że chciałbym wychować sobie teraz jakichś zawodników, bo czasu na grupy no, nie będę mógł niestety poświęcić. Jedyne co, no bardzo się cieszę, że planujemy jeszcze te 3 kampy, wiesz, lubię jak tutaj pracuje się naprawdę z zawodnikami, którzy zapowiadają się na ścisłą czołówkę, czy wręcz często, czy ścisła czołówka po prostu przyjeżdża, łącznie z jakimiś czołowymi trenerami. No i wracając do meritum, no bardziej troszkę płynę, mogę sobie założyć jedynie te kampy, jedynie gdzieś bycie na powiedzmy jakichś tam galach, trzymanie kciuki za zawodników, którym kibicuję i z którymi współpracuję od wielu lat, jak chociażby wiesz, Krzysiu Klaczek czy Albert Zimkowski, którym bardzo się powinna ostatnio noga, ale to są takie potencjały, tak, że mam nadzieję, że w tym roku obydwoje wrócą. O, to jest moje spełnienie, będzie moich marzeń na ten rok i założeń. Powrót Krzysia Klaczka i Alberta Zimkowskiego. No i okej, tego wam życzę naprawdę, naprawdę z całego serca. No to co, chyba będziemy powoli kończyć. I tak dużo czasu mi poświęciliście, no. Taką prośbę mam, czy mógłbyś następnym razem mieć czerwony mikrofon, nie niebieski? A wiesz, że chyba mam czerwoną gąbkę? Mam na pewno czarną w plecaku, a chyba w domu mam czerwoną. Zróbmy go jeszcze od początku. Od początku. Kolor nam nie pasuje i uważam ten wywiad za nieuda. Kolor i od początku, to nie tak. Dobra. Coś na koniec? Teraz zacznę od ciebie, żebyś nie miał czasu na zastanowienie się. Na koniec naszej rozmowy proponuję sobie niuchnąć tabaczkę. Ja nie korzystam. Nie podśpiewasz trochę? Nie. No to jak mamy skończyć, jak nie chcesz na koniec przyjąć mojego zaproszenia na tabaczkę? Tabaka to jest dla dzieci. Okej, to ja proponuję na koniec po prostu skończyć. A coś przekazać chcesz naszym widzom? No ale wszystko przekazuję. Którzy przetrwają te 40 parę minut z nami? Taki bonus na koniec? Bonus na koniec? Nie. Źle się czuję, że dzisiaj. Okej. Trzymajcie kciuki za najgorsze kampy w Polsce, nie tylko w Polsce. Niech usłyszą nas świat. Nie no, ja dziękuję wszystkim, którzy przybywają na nasze kampy. Fajnie, że to się przyjęło. Fajnie się współpracuje. No i co? No i dziękujemy Marox, że tutaj za każdym razem dba i przyjeżdża zrobić tak nudne wywiady jak z naszymi osobowościami akurat. No ale też fajne wywiady pewnie robicie z zawodnikami, także tutaj na plus. No, z mojej strony dziękuję naszym sponsorom, no, zawodnikom i pozdrawiam wszystkich fanów MMA. Dziękuję za zaproszenie na kolejny już kamp i cóż, no do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.